Bardzo proszę, pan poseł Braun, bardzo proszę. Grzegorz Braun, szczęść Boże. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, w ogóle nie procedujcie tych projektów, które w tym trybie, nie nadzwyczajnym, tylko uwłaczającym powadze nie tylko posłów na Sejm, ale po prostu dorosłych ludzi, został wam przedstawiony. Szanowni państwo, nie procedujcie, dlatego że z całą pewnością to jest projekt ustawy, dla której rozpatrywania Komisja Zdrowia nie jest komisją właściwą. Jeśli czytamy w uzasadnieniu, że ten projekt dokonuje między innymi redefinicji pojęcia sytuacji kryzysowej, to Komisja Zdrowia nie ma tutaj niczego mądrego do powiedzenia. To Komisja Spraw Wewnętrznych, to Komisja Służb Specjalnych, to ewentualnie Komisja Obrony Narodowej. Niech się zastanawia nad tym, czy pojęcie sytuacji kryzysowej w polskim prawie powinno ulec redefinicji, ale Komisja Zdrowia ma dużo innych spraw na głowie i niech się nie doktoryzuje z tematów, które nie są dla niej właściwe. I drugi przykład. W tej ustawie, szanowni państwo, proponuje się, i jak rozumiem z tonu pana przewodniczącego, wszystko to razem w pakiecie jest jakaś propozycja nie do odrzucenia ze strony prezydenta, pani marszałek oraz pewnie starszych i mądrzejszych, którzy ten tryb narzucają Wysokiej Izbie, Wysokiej Komisji, ale proponuje się tutaj, że ma nastąpić wyłączenie odpowiedzialności za konsekwencje działań organów administracji państwowej służących w walce z mniemaną epidemią. Otóż znowu Komisja Zdrowia nie ma tutaj nic mądrego do powiedzenia. Komisja Sprawiedliwości i jak wyżej sprawy wewnętrzne, bezpieka, wojsko, niech się nad tym zastanawiają, a nade wszystko, szanowni państwo, przecież litera, duch i praktyka prawna w Rzeczypospolitej Polskiej przy wszystkich niedoskonałościach znają przecież kategorie działania w stanie wyższej konieczności, a zatem nie należy ustawowo orzekać z góry tego, że żadnej odpowiedzialności nie będzie, wręcz przeciwnie. Niech ta odpowiedzialność zostanie ewentualnie stwierdzona przed Sądem Rzeczypospolitej i następnie niechaj sąd na przykład odstępuje od wymierzenia kary, uznawszy winę, ale w stanie wyższej konieczności. Pan przewodniczący po raz kolejny już pokazuje mi, że czas mija. Panie pośle, proszę, ja rozumiem, ale zdaje mi się, panie przewodniczący, że te dwa przykłady, które wskazałem, pokazują dowodnie, jak poważna materia ma tutaj być naruszana, w jak poważną materię ma ingerować komisja i z całym szacunkiem, z całym uznaniem, wprowadzanie tego typu projektu ustawowego, który, powiem prosto z mostu, z mojego punktu widzenia to jest ustawa stan wojenny plus koronawirus. To jest ustawa, która kuchennymi drzwiami ma wprowadzać prawodawstwo stanu wyjątkowego, ma szeroko otwierać okno, lufcik do działania władzy bez oglądania się na ograniczenia dotychczasowe, niepewne, ale jednak jakieś tam prawne. To jest ustawa niewątpliwie komplementarna z osławioną ustawą 1066, której państwo w poprzedniej kadencji nie zechcieliście uchylić. I jeszcze raz zatem apeluję, wzywam stanowczo Wysoką Komisję do tego, żeby w ogóle tym projektem w tak uwłaczającym powadze sprawy trybie się nie zajmowała. Dziękuję. Pan poseł Kropiwnicki, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Komisja, otóż rzeczywiście ten projekt, abstrahuję od trybów, który został państwu dostarczony, ale
on naprawdę nie spełnia rygorów artykułu 228 Konstytucji, bo ponieważ ten projekt wprowadza właściwie blankietowo stan nadzwyczajny. I on jest z tego powodu bardzo groźny, ponieważ to jest blankietowe upoważnienie różnych organów władzy wykonawczej do tego, że SMS-em czy telefonem może wydawać polecenia samorządom, firmom i tak dalej. To naprawdę nie, nawet w stanie nadzwyczajnym władza nie powinna się w ten sposób zachowywać. I z tego względu ten projekt nie spełnia elementarnych standardów legislacyjnych. I proszę Wysoką Komisję, żeby zamówiła ekspertyzy, nawet pilne ekspertyzy w BAS-ie dotyczące zgodności z Konstytucją, tych wszystkich upoważnień blankietowych. Bo proszę pamiętać, że dzisiaj tworzycie, nawet w dobrej wierze macie państwo, chcecie przyjąć ten projekt, ale się za chwilę okaże, że ktoś inny pójdzie tą samą ścieżką i otworzycie furtkę do naprawdę bardzo groźnych dla praw człowieka i obywatela rozwiązań, które będą mogły być wprowadzane. Apeluję do tego, żebyście państwo zawiesili pracę nad tym projektem, zamówili ekspertyzy i wtedy zastanowili się, czy on naprawdę jest aż w takim wariancie potrzebny. Bo proszę przypomnieć sobie, że rząd przez 2 tygodnie zapewniał, że wszystko jest pod kontrolą, że nawet ten projekt ustawy nasz, który wprowadza po prostu tego koronawirusa do wykazu chorób zakaźnych, jest niepotrzebny. A teraz przychodzi rząd z propozycją, bo tak naprawdę jest to projekt rządowy, z propozycją projektu o stanie nadzwyczajnym na wypadek koronawirusa, którego nie stwierdzono w Polsce. Więc to naprawdę bardzo zgrzyta i proszę, żebyśmy się zachowywali jak Izba, która reprezentuje dobrze, naród, panie przewodniczący, panie pośle, izba, ja już naprawdę, no bardzo proszę, no nie powtarzajmy myśli, jasne. Bardzo proszę pan poseł Korwin-Mikke. Panie przewodniczący, ja popieram obu przedmówców i w trybie pilnym wnoszę o likwidację Ministerstwa Zdrowia, bo jeżeli w sprawie choroby, której ani jeden przypadek się w Polsce nie pojawił, nie wystarczy minister zdrowia, tylko trzeba zwoływać Sejm, to coś tu nie jest w porządku. To po co nam minister zdrowia? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł...